Dzwon życia, który pojawił się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie, jest takim darem Fundacji Pokonaj Raka. My jesteśmy 10. placówką, do której ten dzwon dotarł. Jak mówili nam podczas oficjalnego otwarcia przedstawiciele tej fundacji, oni chcieliby, żeby ten dzwon pojawił się w każdym polskim szpitalu. Jego założenie jest bardzo proste. On ma oznajmiać, że ktoś zakończył leczenie, że wychodzi z oddziału, wychodzi ze szpitala zdrowy. Taki pacjent, który skończył chemioterapię i opuszcza nasz oddział zdrowy, ma 3 razy uderzyć w ten dzwon, no i ma wyruszyć w świat, ma wyruszyć realizować swoje marzenia. Na ten moment jeszcze dzwon nie miał swojej oficjalnej premiery, jeżeli tak możemy powiedzieć. Od piątku, kiedy mieliśmy oficjalne otwarcie, jeszcze żaden pacjent nie opuszczał naszego oddziału. Natomiast tak symbolicznie w ten dzwon właśnie podczas otwarcia uderzyła szefowa częstochowskich Amazonek, pani Elżbieta Markowska, która podkreślała, że kiedy ona zdrowiała, to jej marzeniem było właśnie w taki dzwon uderzyć.